może być mecz tego sezonu na Golęcinie. Naturalna medycyna PSŻ Poznań kontra Start Gniezno już w najbliższą niedzielę o 16:45. Goście w tym sezonie częściej punktują. No ale Skorpiony liczą, że pomoże im znajomość własnego toru. No i wy, kibice. Zaczynamy zatem ostatni raport przed drugoligowymi derbami Wielkopolski. Zamyślony i skupiony, Marcel Kaiser na czwartkowym treningu sporo czasu spędził zarówno w swoim boksie, jak i na torze. Konsekwencją jego słabych startów i niezdobycia ani jednego punktu w ostatnim meczu w Gnieźnie jest brak jego nazwiska na liście z awizowanym składem na niedzielny rewanż w Poznaniu. Co prawda jechałem tak naprawdę, można powiedzieć, dwa wyścigi, bo tego trzeciego to nie liczę. No, żurel jest taki, że trzeba szybko reagować na to, co się dzieje na torze i mieć dobre ustawienia i też... A kiedy to nie pasuje, to nic nie pasuje, nawet humor i nastawienie. To jednak szybko zmienił, bo dodał, że... Zawsze można dokonać dwie zmiany. Tyle, że na szansę debiutu czeka głodny jazdy i rywalizacji Łukasz Przedpełski. No, głód jest na pewno duży, tak? No, bo po to jeżdżę, żeby uczęszczać jakby na zawodach jakby w każdą niedzielę, tak? Już długo nie jeździłem, długo już czekam i jestem bardzo głodny po prostu jazdy, chcę po prostu pokazać, na co mnie stać. No i jakby tyle, tak? No, mógłbym mieć wcześniej jakby jakieś okazje do jazdy, no ale no, jest jak jest. Skupiam się teraz na niedzieli i mam nadzieję, że będę jechał. A pojechać trzeba mądrze i szybko, no i lepiej ze startów, by wynik był inny od tego z minionej kolejki. PSŻ przegrał 34-56. Zdobycze punktowe poza Borodulinem i Jakobsenem niskie. Gnieźnianie byli bardziej skuteczni, no i wszyscy punktowali. Nic więc dziwnego, że chęć rewanżu w poznańskiej ekipie jest bardzo duża. Nikt się nie może pogodzić z tym, że od połowy zawodów chłopaki z Gniezna nam uciekli troszeczkę i to na pewno wielki niesmak pozostawiło każdego z zawodników, także myślę, że nastroje są bardzo bojowe. Bo ewentualna wygrana ze startem może poprawić sytuację PSŻ-u w tabeli drugiej ligi. Teraz żużlowcy z Golęcina są na czwartym miejscu i do Gnieźnian tracą tylko punkt. Prowadzi wciąż niepokonany Motor Lublin, który w weekend pokonał kolejarza Rawicz. Zacięty mecz obejrzeli kibice w Opolu, gdzie miejscowy kolejarz przegrał z Ostrowią minimalnie. Mobilizacja w PSŻ-cie jest ogromna. Chcę dzisiaj przetestować sprzęt, bo ostatnio mam jakieś problemy i nic nie jadę. Także skupiam się dzisiaj na treningu, a w niedzielę chcę pokazać to, że dzisiejszy trening przepracowałem. Chciałbym, żeby było jak najwięcej kibiców, żebyśmy naprawdę tą frekwencją zaskoczyli wszystkich, bo trochę zazdrościłem ostatnio Lublinowi, gdzie było na meczu 9 tysięcy. Tylu ich nie możemy przyjąć, tych kibiców, ale gdyby był pełny stadion, to by była rewelacja. Jest to możliwe, bo na trybunach nie zabraknie przecież też kibiców z Gniezna. Początek spotkania w niedzielę o 16:45. Przewaga własnego toru. To stwierdzenie u żużlowców słyszymy dość często, także przed niedzielnym spotkaniem. A jaki właściwie jest ten tor na Golęcinie? Zobaczmy. Jest długi, ma 370 metrów, aczkolwiek ta długość nie jest jakimś tam problemem. Nie jest łatwy, bo na nim się duże prędkości osiąga, ale to jest tor, który myślę, że nasi zawodnicy na tyle już opanowali, że jest tu nam dużo łatwiej jechać. Walczą cały czas z tym torem i tak dalej, no jak popada deszcz czy coś, to od razu się jakby dziury robią i tak dalej, on po prostu jest twardy, jak jakby na pogoda zrobi po prostu trochę tor przyciepniejszy, no to wtedy są małe komplikacje, ale dajemy sobie radę, my wiemy mniej więcej gdzie jechać, tak? Najwięcej można powiedzieć, że Tomek pracuje, nasz toromistrz, ale tak naprawdę tych osób, które przy tym torze pracują, to jest około 5, 6 czy nawet do 10, bo po zawodach trzeba odsypać tą luźną nawierzchnię do środka, trzeba go ułożyć, trzeba go polewać, trzeba go tak naprawdę przy dużych upałach też go pielęgnować, bo nie można dopuścić, żeby on popękał.
trenerze, brak Marcela Kajzera w awizowanym składzie na niedzielne spotkanie to taka trochę kara za ten ostatni mecz bez punktów, czy po prostu chęć jeszcze bardziej pogłębienia rywalizacji między zawodnikami? No, zdecydowanie pogłębienie rywalizacji ze względu na to, że Marcel naprawdę słabo pojechał ostatni mecz. Tak naprawdę pojechał w miarę dobry mecz z drużyną z Lublina, w Lublinie. A tak poza tym to trafiają mu się bardzo rzadko dobre biegi, chociaż w ostatnim meczu z Opolem przytrafił mu się ten dobry bieg akurat w odpowiednim momencie i to zadecydowało, że Marcel pojechał dobrze i wygraliśmy to spotkanie. Tak naprawdę dziś na treningu rywalizują z Łukaszem Przypełskim i trener im powie, że który z nich, to dzisiaj się wszystko rozstrzygnie? Tak, no zdecydowanie tak, dzisiaj się wszystko rozstrzygnie, zobaczymy kto pojedzie, chociaż skład jest podany taki, że Przypełski jest w składzie, a co będzie zobaczymy na pewno, może być tak, że jeszcze dzisiaj w 100% im nie powiem, niech troszeczkę będą w niepewności, ze względu na to, że mają być skoncentrowani, to jest naprawdę bardzo ważny mecz z bardzo mocną drużyną i chcielibyśmy oczywiście go wygrać. O ile do zagranicznych zawodników pewnie tak dużo pretensji pan nie ma, o tyle do tych polskich, no trochę jest zastrzeżeń. Dzisiaj właśnie z nimi tutaj pracujecie, nad czym szczególnie? Na czym panu najbardziej zależy? No zdecydowanie pracujemy nad startami. Tutaj tor w Poznaniu jest taki, a nie inny, że jeżeli zawodnicy wygrają start, naprawdę jest ciężko mijać, chociaż czy Borodulin, czy Jakobsen naprawdę dają sobie radę nawet z mijaniem w polu. Trenerze, zaprośmy kibiców na to niedzielne starcie, bo to naprawdę ciekawa rzecz, zwłaszcza jeśli ktoś widział choćby fragmenty tego pierwszego waszego pojedynku w Gnieźnie, no przynajmniej do połowy, no było łeb w łeb. Tak, no na pewno. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić. Włożymy wszystko, serce do walki mamy, także będziemy walczyć. Zapraszam jeszcze raz na spotkanie niedzielne z startem Gniezna. 16:45 startujemy, a teraz przenosimy się oczywiście do Parku Maszyn i ciekawostka. Dziś będzie o zrzutce, zatem co i dlaczego zrzucamy i kiedy? Zrzutka to jest bardzo fajny wynalazek. Pozwala nam oczyścić gogle z tego brudu, który leci spod tylnego koła. Fachowo, w trakcie jazdy, tak. Fachowo nazywanego szprycą. Tutaj po dostaniu się błota na szybkę, no nic nie widzimy. Wtedy na prostej zrywamy łuk, nieraz trzeba przejechać na pamięć, albo po łuku chociaż. Po wyjściu z łuku zrywamy, zrzucamy, to mamy znowu czyste pole widzenia. Możemy dalej kontynuować w miarę komfortowo jazdę. Na takich goglach mieści się kilka zrzutek, czy jedna? Tak. Zazwyczaj zakładamy 3-4 zrzutki. To w zupełności wystarcza. Są również modele gogli, które mają po 7 zrzutek. Natomiast, tak jak mówię, 3-4 zrzutki na spokojnie wystarczają na bieg. I chyba ważne, że to jest bardzo lekkie, bo to nie przeszkadza, prawda? Nie czujecie tego w ogóle? Tak, w ogóle tego nie czuć. Jest bardzo lekkie. Może jedynie hałasować, jak zostaje ostatnia, tak jak w tym przypadku. Tu widzimy, że opór wiatru ją rozerwał, ale absolutnie to nie przeszkadza i jesteśmy skupieni bardziej na tym, żeby wygrać bieg niż na jakichś hałasach pochodzących właśnie od zrywki.